Cześć! Dzisiaj pokażę kreacje sylwestrowe. Te, które znalazłam w swojej szafie, nic nowego nie kupowałam. Zapraszam na mój drugi kanał, Szafa Renaty. Jest tam już kilka filmów, na przykład stylizacje na Andrzejki, a ja dzisiaj zrobię właśnie stylizację sylwestrową. Są tam też inne stylizacje. Podpowiadajcie mi, lajkujcie, łapki w górę dawajcie i co jeszcze? Komentujcie! Zapraszam! Widzicie obok mnie suknie, oczywiście same czarne i jedna perełka gdzieś tam się schowała, za chwilę ją pokażę. No nie wiem, sylwester kojarzy się przynajmniej dla mnie z czarnym, już uwielbiam małe czarne. No i tak, pierwsza tutaj, może pierwszą z brzegu wezmę. Zobaczcie jak się błyszczy. Prosta, zupełnie prosta. I tak ja, tak jak wiecie, trochę żeście mnie poznały, preferuję bardzo klasyczną, prostą modę. No i ta sukieneczka ma tylko właśnie taki fajny materiał i śliczny, błyszczący. I tutaj właśnie wystarczy tylko prosty krój, bo tak to już byśmy przesadziły z jakimiś tam dodatkami, falbankami. Jest wycięta, dekolt bez ramion, oczywiście zamek z tyłu, zaszewki. No, uszytą miałam ją jeszcze przed urodzeniem Maćka, także jak zaczęłam pracę, uszyła mi ją koleżanka. Do tej pory wisi w szafie, byłam w niej kilka razy. No i nie wiem, jak pójdę w tym roku na sylwestra, to może ją ubiorę. Kolejna mała czarna. Ona jest super. Ona, dostałam ją od Kasi, mojej siostrzenicy, teraz z Prysulą. Zawsze ją coś wybierze. To ma pod szyjką, tak fajnie zrobione, wycięte. Ja ją ubiorę później, więc ją zobaczysz, jak ona wygląda. Zresztą chyba, kto oglądał Hell's Kitchen, akurat w niej występowałam. Świetne ma boki takie tu wycięte. Talie, no, gołe ciało nam tutaj wychodzi. Boczkiem jest też przeszyta ta imitacja skóry. Właśnie tu są wykończenia. I co? Z tyłu zamek długi i bez ramion. No to zlecie. I nie wiem, jak pójdę gdzieś na bal, nie mam jeszcze biletów, jeszcze nie mam pomysłu. No może się skuszę i ją ubiorę. Błyszczy ładnie, do tańczenia super. A może się ewentualnie przebrać w tą sukienkę. A tu mamy taki zamek jeszcze z serduszkiem nawet. Co? Chyba jej wtedy nie pokazałam. Taki bajer. No i właśnie ta perełka w innym kolorze. Nie wiem, czy się nadaje na sylwestra, ale to jest satynowa góra. Taki gorset. Ona jest bez ramionczek. Ładnie się układa na biuście. I co? No teraz modne koronki. Więc tu jest akurat właśnie dół zrobiony z koronki. Haleczka taka w kolorze góry, więc prześwituje przez te dziureczki koronkowe. Z tyłu. A i taka baskinka jest. Ona nie jest taka szeroka, ale tak tu zakładana. Do tego jest też pasek na rzepę z takimi różyczkami. I tutaj czarna w podobnym stylu. Też baskinka, tylko jeszcze inaczej zrobiona. Bokami. Wykończona tutaj ekoskórą. Też bez ramionczek. Na biuście. I też ma tutaj właśnie wykończenia przy szyi. Tu jest gumeczka, więc opina nam tutaj biust i nie spada na zameczek. Krótka, no krótka, ale fajna, z takiego jerseyu opina się ładnie na ciele. Zobaczę, ubiorę i zobaczymy. No i szok, zobaczcie, długa czarna suknia. Nie wiem skąd ją mam, chyba z Holandu kiedyś kupiłam. Oczywiście w niej nie byłam, ale teraz ją wyciągnęłam. Spróbuję ją ubrać. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy Wam się będzie podobało. I chciałabym właśnie, żebyście mi podpowiedział, pokażę się może w trzech, czterech stylizacjach i która Wam najlepiej, w której najbardziej się Wam podobam i wtedy mi podpowiecie, której pójdę, bo oczywiście zawsze jest problem. Tyle sukienek, tą ubieram, no ale w której iść? Oczywiście kupuję się nową. No nie, żartuję. Nie planuję, planuję ewentualnie jakieś dodatki kupić. No to już się żegnam z Wami. Subskrybujcie mój ten kanał i ten nowy kanał. Piszcie w komentarzach podpowiedzi i właśnie te, znaczy odpowiedzi na moje pytanie.